Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu właśnie o tym. Ja jestem jak zawsze Jakub Sykut i jest ze mną dzisiaj osoba, która jest miłośnikiem rowerów, autobusów, tramwajów, nawet monocykli, ale chyba najbardziej metra. Oczywiście Awizonosz. Witam Was serdecznie z tej strony Awizonosz. No ładnie mnie ująłeś. Czy zgadzasz się z tym, że najbardziej z tych wszystkich środków transportu uwielbiasz metro? No bo metro jest czymś, czego nie ma nigdzie w Polsce, a mamy właśnie perełkę w Warszawie. Od tego zaczęła się trochę taka twoja przygoda, myślę, z kanałem. Tak. Może nie zaczęła, ale bardziej się rozwinęła. Tak, rozwinęła. Wiadomo, Warszawa Zachodnia najmocniej rozwinęła, ale jeżeli chodzi o metro, to jest to stały produkt, który jest od początku faktycznie, kiedy się to zaczęło mocniej rozwijać, pokazywane, promowane przeze mnie i no metro tak. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co się dzieje na budowie metro, to wie, że zawsze co dwa miesiące pojawiają się u mnie filmy. Zapraszamy do metra. Zapraszamy do metra właśnie. Tak, zapraszamy do metra. Pierwotnie się nazywała seria Zapraszamy do metra warszawskiego, ale ją zmieniłem, żeby nie było jakichś problemów prawnych. Natomiast seria pojawia się, no pewnie już teraz, non-stop od 5 lat. Co dwa miesiące od 5 lat, albo co miesiąc. To nawet jest fenomen, że przez 5 lat jeździsz po tych metrach i to nagrywasz. W sumie niektóre odcinki nagrywaliśmy razem, to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Ale właśnie porozmawiamy... Dla mnie fenomen, tak tylko powiem osobiście, to jest mniejsza z tym, gdzie jakby co tydzień, od jakichś już lat, sprawie trzech albo czterech lat... O twoim pracoholizmie na pewno jeszcze pogadamy w jakimś odcinku, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o najpopularniejszych stacjach metra, takich najbardziej charakternych, przynajmniej za tak ciszę. Jak według mnie się... O, to akurat, to też za zaciszne miejsce. Oj, ale tak. Takich najpopularniejszych, najbardziej ikonicznych, gdzie najwięcej chyba osób nawet korzysta z tych stacji, choć tutaj tego aż tak bardzo nie wiem. Ale mówimy o drugiej i pierwszej linii metra? Tak, drugiej i pierwszej nitki metra według mojego rankingu. Oczywiście no najpierw podkreślę, że to nie jest jakiś ranking moich ulubionych, tylko jest losowa kolejność. No, nie mógłbym zacząć od stacji Świętokrzyskiej. No tak, te dwie linie się tutaj łączą, no to wiadomo, i ten piękny łącznik. Właśnie, dwie nitki metra się łączą i jest łącznik, w którym i przy którym jest niezła afera, nie afera, ciężko powiedzieć, są różne komentarze, jest kontrowersyjny. Dlaczego? Ja jestem tam w korku, więc wiesz, jakby ja jestem na temacie, bo ja korzystam z łącznika, bo ja drugą linię metra dojeżdżam zazwyczaj do różnych inwestycji i później się przesiadam na pierwszą i ja bardzo często korzystam z tego łącznika. Ostatnio zacząłem częściej korzystać w godzinach szczytu i tak, faktycznie stoję w tych korkach. Ja wiem, że tam jest źle. Wiem, że to zostało źle zaprojektowane, bo pierwotnie trzeba pamiętać o tym, że łącznik w ogóle nie był planowany do budowy. Powiedzmy najpierw, do czego służy łącznik i czy jest konieczny. Właśnie, co to jest łącznik? Łącznik to jest łącznik stacji metra M1 i M2, czyli pierwszej i drugiej linii metra pomiędzy peronami. Także tylko łącznie z peronu jednego na peron drugi się przechodzi bez konieczności wychodzenia przez bramki biletowe, które się znajdują na poziomie -1. Czyli to jest przejście z poziomu -3 na poziom -2. No, czyli w teorii ma to być usprawniony ruch. Tak, usprawniony ruch bezpośrednio bez konieczności wychodzenia na powierzchnię, tylko po prostu przechodzenie pomiędzy jedną a drugą linią metra. Założenie jest dobre. Minus jest taki, że nie było to pierwotnie planowane. Stacja Świętokrzyska miała być zupełnie inaczej wybudowana pierwotnie, więc żeby to jakkolwiek połączyć dobrze, no to był problem. Aktualnie najlepszym rozwiązaniem byłoby wyburzenie teraz tej windy, która w tym miejscu się znajduje i po prostu, żeby osoby, które muszą korzystać z windy, jeździły podwójnie windami, czyli najpierw na poziom -1, a później z -1 na -3 czy -2. To jest jedyne według mnie rozwiązanie, które jest po kosztach i dałoby się jakoś jakkolwiek zrobić, chociaż i tak to byłoby... Czy są na to perspektywy, czy nie jest w ogóle podejmowana taka... Nie ma żadnych takich, w sensie perspektywy to były naklejki, które się pojawiły i naklejki raczej nic nie dały, w sensie coraz to więcej osób korzysta z tego łącznika. Wiemy też, jaka jest pogoda, jak było zimno, to jeszcze więcej osób korzystało z łącznika właśnie meta, bo więcej osób korzystało z komunikacji miejskiej. No nie ma perspektyw, tak? Jakby nikt nie mówi o tym, że trzeba to w sensie nikt nie mówi, jak to trzeba zrobić, że są na to pieniądze, że cokolwiek co chcą robić z tym, tylko wszyscy wiedzą, że jest problem. Czyli po prostu problem jest, wszyscy o nim wiedzą, ale na razie nie ma żadnych działań, no niestety, działań związanych z tym. Pierwsza i druga nitka. Widać to trochę taką przepaść, gdy jest taki jeden długi korytarz. Pojedziesz na kabaty. Kiedy wychodzi się tym drugim wejściem, właśnie na pierwszej nitce metra i idzie się tak długo, 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 to widać tą przepaść i nagle wchodzimy w tą drugą część stacji Świętokrzyska. Tak,
tak, stacji Świętokrzyskiej, gdzie są nagle ekrany, telebimy, widać tą taką nowoczesność. No, tam i nowoczesne te wyświetlacze też były pierwsze tego typu, właśnie to się pojawiły w Polsce. No i tam cały czas właśnie to jest jeden z tych wystaw. Więc one ocenimy ten wystrój. Nawet. Chodzi mi na razie o ten wystrój właśnie nie na samych peronach, tylko na tej stacji. Czyli, bo tutaj jest trochę takie ciężkie zadanie, bo z jednej strony stacja Świętokrzyska ma tą pierwszą i drugą nitkę metra i tam jest inny trochę kontrast nawet. Tak, no bo sama stacja Świętokrzyska dla M1 mi osobiście się jakoś strasznie nie podoba. W sensie to, co było w koncepcji, było ciekawe, to, co zostało budowane, no to jest, tak jest. Stacja Świętokrzyska ogólnie M1 jest bardzo mała. Jakby ona pierwotnie bardzo mało przyjmowała natężenie ruchu i to jest idealna stacja właśnie do centrum przesiadkowej, bo po prostu nie ma dużo osób, które wchodzi z zewnątrz, tylko jest duży ruch pomiędzy liniami metra. I to jest bardzo dobrze tutaj w tym miejscu zrealizowane. Sama stacja Świętokrzyska dla M1 ma tylko 3 wyjścia na powierzchnię. Nie ma żadnych wyjść dookoła samego skrzyżowania. Dopiero M2 wprowadziła to, że są wyjścia z każdej strony Świętokrzyskiej czy Marszałkowskiej, jak i również te wyjście pod Sezamem, czy teraz nowe wybudowane już wejście nad M1 przez inne wieżowce. Więc właśnie, kiedy zostało tam nowe wejście wybudowane? Bo ono było, tylko że teraz się zostało odnowiło. Zostało przebudowane, no bo pierwotnie mieliśmy te kółeczka, znaczy półkola, które były wybudowane. Teraz ich nie ma. No, znaczy one sukcesywnie znikają. Tak, mamy je na centrum, jedno jest jeszcze na Świętokrzyskiej i na Politechnice jeszcze są. Nie wiem, czy jeszcze na jakichś stacjach, chyba na żadne, może na Polu Mokotowskim jeszcze jest jedno. Ale ogólnie te półkoliste elementy właśnie znikają, trochę szkoda mi tego, ale no jest jak jest, tak, więc kiedy to zniknęło? Kiedy to zostało przebudowane? Teraz, bo to prywatni inwestorzy przebudowują okolicy. Tak, to chyba kilka miesięcy temu nawet. Tak, to było w 2023 roku. To oni to tam robili sukcesywnie. Było zamknięte przez dosyć długi czas i teraz ponownie wróciło, więc dwa wyjścia zostały z stacji Świętokrzyska przebudowane względem tego, co było pierwotnie, więc to też taka ciekawostka. Odnośnie powierzchni, gdzie się znajduje ta stacja, no to jest zlokalizowana w dobrym miejscu, bo jest to, można powiedzieć, centrum, obok domy handlowe, różne restauracje i tak naprawdę Pałac Kultury, czyli ta bliskość Pałacu Kultury też świadczy o tym, że no tam trochę osób na pewno uczęszcza. Nie znam dokładnie danych, nawet się nie zagłębiałem, ale z autopsji wiem, że tam jest spory ruch. A jeszcze na szczycie znajduje się trochę taki fenomen, trochę taka ikoniczna miejsce w Warszawie. Mata w swojej piosence najnowszej mówi tak: życie to bajka, albo życie tu to bajka, albo Alibaba. Mowa oczywiście o dwóch kebabach, które są obok siebie. To jest też fenomen, że wychodzimy z tej stacji i możemy tutaj się rzucić albo na tego kepsa. To mi się jakoś tak kojarzy. Samolotu już tam nie ma, który był jeszcze niedawno. A jaki był samolot, bo nie wiem. Był, tam jak się wychodziło ze stacji metra w kierunku Pałacu Kultury i Nauki, był taki samolot. A, tak, to prawda. A teraz jak się wychodzi... Ja osobiście byłem za tym, żeby tam został. Jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które jest w budowie, czy jest już wybudowane? Jest wybudowane cały czas. Nie, no to spokojnie, to jeszcze... No właśnie, już się przestraszyłem. Dobrze, przechodzimy do kolejnej stacji, która jest oczywiście... Ja tylko jeszcze powiem, jeszcze a propos samej stacji Świętokrzyska i tych wszystkich pozostałych, tu te wszystkie wejścia, które zostały przebudowane na jedynce, to był prywatny inwestor. Metro żadnego wyjścia z własnych funduszy w ostatnim czasie nie wyremontowało, pomijając remonty schodów ruchomych. A to ciekawe. Znaczy, inaczej, aktualizowało, żeby to cały czas funkcjonowało, ale takiej gruntownej przebudowy, jak to było zrealizowane w tym miejscu, nie było nigdzie realizowanych z pieniędzy miasta czy z pieniędzy metra warszawskiego. Na przykład na stacji metra Wilanowska też zostało przebudowane w ramach budowy jednego z wieżowców tam. O, a czy jest konieczna przebudowa metra centrum? Twoim zdaniem oczywiście, bo metro centrum to jest dość prosta forma. Formuła, prosta architektura. Są dwa wyjścia na każdym z peronów, jeden po lewej, drugi po prawej, tak. Więc ciężko się tam zgubić. To jest ciekawe, czemu czy tak powinna to być teraz przebudowana, czy już odczuwasz trochę, bo ja czasami odczuwam już ten trochę taki starszy klimat na stacji centrum, a jednak dużo osób z niej korzysta. Znaczy, starszy klimat jest, jak spojrzysz na górę i faktycznie coś cieknie. Nie, według mnie stacja Świętokrzyska spełnia, znaczy stacja centrum spełnia swoje założenie. Tak, jak to miało być. Z tym się też zgodzę. Bo jeżeli chodzi o przewóz i o to, jak dużo osób wychodzi z tego, i że są dwa osobne perony i ten ruch, potok się ludzie po prostu nie miesza, to jest według mnie bardzo dobrze rozwiązane w tym miejscu. Chociaż pierwotnie to powstało niekoniecznie. Znaczy to, że jest to wybudowane w ten sposób i potoki się ładnie rozchodzą na jedną i drugą stację, to jest jeden z elementów, ale głównie chodziło o to, że po prostu miejsce pod tunelem średnicowym było w jednym miejscu i ten tunel musiał być jeden, a nie dwa obok siebie. Natomiast co musi się zmienić? To oczywiście połączenie z stacją już, Warszawa Śródmieście. Teraz to jest przystanek kolejowy, w przyszłości to ma być stacja i
tu musi być dużo to lepiej zrobione, żeby to nie było, że musimy wyjść na powierzchnię, tylko bezpośrednio pod ziemią. Bo w tym momencie musimy wyjść na powierzchnię, tak, przez teraz patel, musimy nie? wyjść na powierzchnię. Plany są dosyć odjechane, bo problem jest taki, że tak, na poziomie minus 1 mamy tunel średnicowy. Znaczy, inaczej, wróć. Na poziomie minus 1 mamy patelnię, na poziomie minus 2 mamy tunel linii średnicowej dla pociągów podmiejskich i pociągów dalekobieżnych. Czyli tramwaje tam jeżdżą, tak? Pociągi. A, mówimy o pociągach teraz... Tak. Zamieszałeś. Tak. Patelnia jest na jakim poziomie? Patelnia jest na poziomie minus 1. Tramwaje są na poziomie 0. Mhm. Na poziomie minus 2 jeżdżą pociągi linią średnicową, a na poziomie minus 3 jeżdżą pociągi metra. Czyli taka cała piramida. To jest cała piramida. To, że to wszystko funkcjonuje, to jest niezłe. A jeszcze tam gdzieś są przejścia podziemne, właśnie na wysokości patelni. Natomiast problem jest taki, że jeżeli chcemy połączyć stację Śródmieście z stacją metra Centrum, no to trzeba to zrobić w taki sposób, aby właśnie ominąć te wszystkie tunele. Więc ze stacji Metra Centrum trzeba wejść do góry, przejść nad tunelem metra, później zejść na dół, przejść pod tunelem średnicowym i później wejść do góry, żeby wejść na peronę. Tak, zwykło to już kręci głową. To się wydaje strasznie pokręcone to, o czym mówisz, ale mam nadzieję, że masz rację. Są projekty, są plany, pierwotnie miało być to wybudowane już te połączenie podczas budowy samej stacji Centrum. Nie powstało, bo chociaż nie było funduszy. Chociaż co by nie mówić, na razie stacja Centrum no, spełnia swoje zadanie. Tak, no te potoki wychodzące z tej patelni w tym jednym kierunku całkowicie to działa jak działa. Ja tylko powiem z ciekawostek jeszcze dwie rzeczy. Czemu stacja Metra Centrum i Świętokrzyska się nazywają inaczej? Po to, aby ich nie mylić. Żeby wiadomo, że stacja z Metra Centrum to jest metro, a jeżeli chodzi o Śródmieście, to jest przystanek kolejowy. A drugie ciekawostka to jest to, że na Warszawa Śródmieście jest jeden ślepy tunel, który miał być wykorzystany do właśnie połączenia z metrem, ale nigdy nie był wykorzystany, bo nie było pieniędzy na to, a żeby to budować. A znalazł jakieś stare plany? I ja bym bardzo chętnie wszedł do tego tunelu, ale no to dopiero jak już będzie przebudowa średnicy pewnie. Mówiąc o centrum, nie możemy powiedzieć o tym, że jest dobre połączenie z tramwajami. Bo jednak wychodzimy na patelnię. Ja wiem. No ja bym powiedział, że jednak dobre, bo choć oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, ale jednak no wychodzimy, choć jest trochę uciążliwy, bo najpierw trzeba wyjść na tą patelnię, przejść przez tak zwane podziemia, w których często dominuje piękny zapach różnych i a to zależy, łączący się w różne zależy, kwestie bo jeżeli... i wejść na peron i właśnie do tramwaju. I tak naprawdę tramwajem możemy dojechać w wiele kierunków. Tak. Więc mało tego, plus. Mamy też wyświetlacze wychodząc z metra na wszystkie przystanki, za ile odjeżdża tramwaj w danym kierunku, więc możemy już mniej więcej się przygotować, czy trzeba biec na tramwaj, czy jeszcze nie. Co do zapachów, to jak pójdziesz na prawo, to jest inny zapach, jak pójdziesz na lewo, to jest inny zapach. Tak, tam się zapachy mieszają, mają swoje drogi, szlaki. Jest jeszcze tam taki zespół, który zawsze gra, są oczywiście osoby z ankietami, no tam jest zawsze tak samo. Tam się dzieje magia po prostu. Tam się dzieje magia kina, że tak to powiem, a właściwie centrum Warszawy. No jest jeszcze oczywiście rotunda, ale no, wygląda zupełnie inaczej. Rotunda to kiedyś był chyba bardziej taki punkt spotkania. Teraz z tego, na co patelni wiem. Wszyscy. Teraz raczej patelnia. No tak samo, że biorąc pod uwagę, że rotunda zniknęła na jakiś czas, no i mimo wszystko przydałoby się tam więcej drzew. Metro Centrum, ostatnia informacja, to jest stacja, gdzie najwięcej widuje kanarów. Powiem ci tak. Czy jest jakiś powód? No, zawsze tam ktoś się znajdzie. To jest miejsce, gdzie najwięcej osób by wchodziło bez biletu, no bo wchodząc od pociągu. A druga rzecz, no to nieoficjalnie mogę powiedzieć, że to jest nazywane właśnie stacja Metacentrum, to jest stacjonarny punkt kanarów. Pasuje, co prawda. Ja pamiętam... I nawet z tego, co wiem, niektórzy kontrolerzy biletów w tym miejscu mają już swoje ksywki. Ja mam takie szczęście, że akurat mnie zawsze Hugo. Przepytają. Zawsze mnie przepytają. No wyglądasz, jakbyś może biletu nie miał. Tak, taki cwaniaczek idzie w kapturze jeszcze. Wiecie, dobrze. Ja kiedyś do nich podszedłem i z mikrofonem poprosiłem, żeby nagrali, w sensie chciałem nagrać dźwięk właśnie pikania i do nich podszedłem i pan mnie skasuje. Przechodzimy do kolejnej stacji, mianowicie jest to stacja metra Dworzec Wileński. Ja ją specjalnie tutaj dałem, bo pamiętam, że jeszcze kiedy nie było kontynuacji tego odcinka, to tam były straszne tłumy. Tam była masa ludzi i pamiętam masę ludzi czekającą na jednym przystanku w kierunku Targówka. No to na pewno było coś ciekawego. Niesamowity widok, ludzi tam dopychani do autobusów. Teraz już się to zmieniło, bo ludzie z Targówka mogą jechać dalej. Targówek mieszkaniowy i tamte kolejne stacje. Teraz tak 189 jest cały czas. Tak, ale faktycznie trzeba przyznać, że Dworzec Wileński wtedy to była stacja po prostu mega tranzyt. Nie tylko i wyłącznie właśnie do Targówka, ale również przecież trzeba pamiętać, że tam jest stacja kolejowa Warszawa-Wileńska i tam no też właśnie. Są dużo ludzi. I chciałem o to zapytać, czy jest to dogodna przesiadka, czy trzeba się trochę namęczyć, czy jest to w jakiś łatwy sposób zakomunikowane? Trzeba wyjść na powierzchnię, jeżeli jest śnieg, no to wyjdziemy na śnieg. Byłoby miło, gdyby te przejście byłoby po prostu, że wchodzimy w budynku, ale tam też z drugiej strony nie mamy zbytnio tego miejsca i specjalnie wyjście do stacji kolejowej jest wyciągnięte, żeby jak najdłużej iść pod ziemią i faktycznie jest to zrobione dobrze, na tyle ile dało się bez
bez komunikacji pomiędzy PKP, a pomiędzy miastem i metrem warszawskim. Na tyle, ile można było, nie wchodząc bezpośrednio w interakcję pomiędzy jedną a drugą spółką, to po prostu udało się to im zrobić. Więc... A jeżeli postanowimy wejść do Galerii Wileńskiej, która znajduje się tuż obok, czy stamtąd również jest bezpośrednie połączenie na dworzec, czy trzeba wychodzić z budynku? Tam jest bezpośrednie wyjście, no bo to jest połączone, tak, jedno z drugim, więc jeżeli jest planowane w przyszłości schowanie ze stacji kolejowej Warszawa-Wileńska, to ja do końca nie wiem, jak oni to będą robić, biorąc uwagę, że tam jest ta Galeria Wileńska i ciekawostek jeszcze kolejnych, pod Galerią Wileńską, jak ją budowali, był odkopany tunel metra głębinowego w tym miejscu i musiał być wzmocniony ten tunel metra głębinowego, żeby się spokojnie można było postawić te budynki. Z tamtego czasu, jak to oni znaleźli, nawet są jakieś nagrania na YouTubie, można zobaczyć właśnie tunele metra, które powstawały jeszcze przed wojną. A to ciekawe, jak powiedziałeś, myślałem, że powiesz o parkingu. Jeszcze powiem tylko, obserwujcie stronę Koła Miłośników Metra, może jakieś wejście tam. Chyba coś się szykuje, możesz coś zdradzić, czy coś planujecie? Powiem tak, obserwujcie. No, na pewno, no dobrze, nie będę cię tutaj dociskał. I tak samo może coś tam na budowie metra. Ale ja powiem tylko, jak Awizo mówi obserwujcie, to może się coś dziać. Koło Miłośników Metra, na Facebooku i na stronie internetowej. Dworzec Wileński to dla mnie istny labirynt, na początku oczywiście. Jak zaczynałem przygodę ze zwiedzaniem metra, oczywiście zwiedzaniem w cudzysłowie, jak tam byłem, nie mogłem się pogubić. Tak, jest tam tyle wyjść i jeszcze one są tak określone, moim zdaniem, że nie do końca wiem, o co chodzi. Tutaj wyjście na tramwaje z jednej strony, tutaj na drugą stronę. To jest pełne rondo, jeszcze masz przejść przez sam środek ronda pod ziemią. W sensie masz, nie dość, że masz rondo na górze, znaczy masz skrzyżowanie na górze, to nadal masz rondo dla pieszych, masz jeszcze przejście przez sam środek ronda i wyjście na różne strony, na synagogę, czy na inną stronę, a po drugiej stronie masz jeszcze w ogóle pół piętra, z którymi przychodzisz i tam, no, to jest dosyć odjechane. Tak, i jest zawsze tam, się tam pogubię. Już teraz jest, mniej, ale kiedyś bardziej. I to jest w ogóle pierwsza stacja metra, gdzie znajdowała się winda, która była tylko i wyłącznie techniczna, nie dla pasażerów. Co to znaczy? Dlaczego to jest, tylko dla technicznych? Znaczy, ona jest dla pasażerów pomiędzy poziomem minus 1 i minus 2, a na poziom 0, czyli na poziom terenu, nie wyjeżdża z pasażerami, bo po prostu tam nie ma nic. W sensie to jest pośrodku torów taki i jezdni. Myk. Taki myk. Myk jest taki, oczywiście, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, żeby strażacy mieli po prostu jeden szyb, którym mogą wejść bezpośrednio na sam dół. Ważne, że te względy bezpieczeństwa są zachowane. To prawda. Przechodzimy teraz, wracamy na tą drugą stronę Wisły i przechodzimy do stacji, która znajduje się blisko Wisły, mianowicie Centrum Nauki Kopernik. Ja tylko dodam, że w wakacje, czyli szczególnie latem, oj, tak, jest tam mnóstwo ludzi, i oczywiście rozbawionych, którzy wychodzą właśnie na tak zwane schodki, bulwary, wieczorkiem najlepiej, żeby sobie trochę pod Poniatem, pod Świętokrzyskim, żeby sobie odpocząć. Hostel pod Świętokrzyskim został ostatnio zlikwidowany. Tak? Tak, tak. No tam zawsze osoby bezdomne nocowały, teraz jest kraty i jeszcze tam zagłuszone włączyli. Tak, to słyszałem. I tam chyba są dźwięki ptaków teraz przez całą noc. No, ale i tak widziałem, że tam niektórzy śpią. Tak? Tak. To jakoś się przeciskają. No. Chyba ze słuchawkami. Smutny temat, ale dobra, wracając do tego, co mówiłeś. Tak, chciałem powiedzieć o tym, była tam stacja Veturillo dosłownie obok wyjścia. I została chyba przeniesiona, z tego co wiem. Znaczy teraz trochę dalej ona jest przeniesiona. W podobnej lokalizacji względnie, natomiast teraz nie ma po prostu stojaków, więc aż takiego nie ma. Ostatnio przeglądałem zresztą nasze nagrania, jak tam robiliśmy politykę warszawską o nowym Veturillo. I po prostu stacje teraz nie mają stojaków, tylko po prostu się zostawia je i zamyka się zamek, więc to siłą rzeczy to aż tak duże miejsce nie zajmuje i aż tak tego nie widać. Ale z ciekawostek o samej stacji metra po Wiśle, bo tak się pierwotnie nazywało, tylko nie ma, czemu nie ma nazwy po Wiśle, a jest Centrum Nauki Kopernik? Dlatego, żeby nie mieszało się ze stacją kolejową, która się znajduje kawałek dalej. Po prostu, tak, nawet trochę dalej na piechotę, trochę dalej faktycznie. Dlatego jak zerkniecie na pierwsze wizualizacje i plany, to tam macie po Wiśle. I dlatego też jest cały ten morski element, a z Centrum Nauki Kopernik tylko i wyłącznie pozostało to, że na przykład schody ruchome mają ten element, który się rusza i kręci, i to jest według mnie bardzo właśnie ładne. O schodach ruchomych. Tam jest takie długie. Czy one są najdłuższe faktycznie? Jak budowali, na pewno były. Bo na pewno są bardzo ładnie oświetlone w takim tunelu. Są bardzo ładne i one są faktycznie strasznie długie. Ja bardzo lubię z nich korzystać. Chociaż o wiele bardziej mi jest po drodze wyjście po drugiej stronie, to jednak jazda tymi długimi schodami ruchomymi to jest po prostu czysta przyjemność, jak damy, bo po prostu jedziesz, jakby nie wiadomo, jak te metro było głębokie. Z innej strony powiem, że po drugiej stronie stacji o wiele lepiej wyjechać windą, bo dużo szybciej się wyjeżdża, a ja tak często korzystam. Czyli zgodzisz się ze mną, że ta stacja na pewno jest popularna, a szczególnie latem jeszcze bardziej popularna. Tak, ja powiem tylko jedną moją anegdotę, to tej stacji, która mi się nie podoba, to jest to, że są tylko łącznie trzy wyjścia, że nie ma wyjść po drugiej stronie
samego węzła. Jeżeli chodzi o most Świętokrzyski, na przykład bezpośrednio do centrum, do Kiparnik wyjścia, po tamtej stronie skrzyżowania, no i że jest tylko i wyłącznie jedno wyjście faktycznie z tymi stożkami w kształcie litery M metra. Bo pozostałe... A to nie zauważyłem nawet, a pozostałe jest jak tylko jedne, po prostu tak jak masz na przykład, nie wiem, na Imielinie, czy na Ursynowie, gdzie nie masz po prostu żadnych zadaszeń, po prostu wychodzisz na powierzchnię. Jeszcze jestem w stanie to zrozumieć tam przy Sydence, żeby nie zasłaniać syrenki i nie zakładać. Ale po drugiej stronie, no przydałoby się te wyjścia, bo przez to kolor, który stacja ma po Wiśle, czyli właśnie ten jasno-niebieski, jest tylko łącznie na jednym wyjściu i to jest według mnie smutne. Przechodzimy teraz do stacji metra Nowy Świat. Dla mnie to jest stacja o charakterze trochę rekreacyjnym, trochę imprezowym, dlatego, no że tak. Kiedy z niej wyjdziemy, mamy dwie ścieżki. Czy wybieramy krakowskie przedmieście, idąc powiedzmy na lewo i oczywiście tam jest bardziej trochę taki chillout. Dla spacerku można pooglądać sobie te budynki, które tam są, dojść do kolumny Zygmunta, przez Pałac Prezydencki, a z drugiej strony jest bardziej imprezowa ulica, czyli Nowy Świat. I powiedz mi, Avizo, najpierw o tej samej stacji. Czy to jest najgłębsza stacja w Warszawie? Tak, to jest najgłębsza stacja, jaka powstała. Czemu jest najgłębsza? Bo... Właśnie, z czego to wynika? Czy właśnie wynika z tego, że na górze jeżdżą auta i znowu jest taka piramida, czy chodzi o coś innego? I jest kilka aspektów. Po pierwsze, tam jest bardzo mało miejsca. Jakby Świętokrzyska w tym miejscu jest bardzo wąska i żeby wybudować jakąś stację, najlepiej po prostu było ją wybudować albo peron pod peronem, czego wtedy jeszcze nie realizowano, ale też nie miałoby to sensu w tym miejscu, albo po prostu, żeby po części to było już pod budynkami i żeby po prostu nie wchodziło w tą strukturę. No i Nowy Świat został wybudowany jeszcze z ważniejszego elementu, czemu jest tak nisko, bo pociągi metra od stacji Rondo ONZ poprzez Świętokrzyska, Nowy Świat i później centrum nauki Kopernik, po pierwsze muszą pokonać Skarpę Warszawy, bo jak będziemy jechać tamką, to zobaczymy, że o mój Boże, jak tu wysoko się jedzie. Tak, nagle mocno w dół. Tak, w dół. Nawet ile się bardzo ładnie się spędza w tamtym miejscu. Tak, rowerzyści uwielbiają te ulice, tamka. Tak, a ja z kolei na monocyklu lubię podjeżdżać tamten do góry. Natomiast to jest jeden z aspektów, czyli po prostu Skarpa Warszawy, a po drugie pociąg meta i tak jeszcze muszą zjechać jeszcze niżej, bo muszą wjechać pod dno Wisły. Więc to dlatego jest ta stacja tak głęboko. Minus jest taki, że przez to, że ona nie może być aż tak rozloga, to nie mamy jednych długich schodów jak na centrum Kopernik, tylko są te schody właśnie z półpiętrami, ale na tych półpiętrach się znajdują ciekawe rzeczy. Jest tam jedno z pomieszczeń z metra, które jest tam wykorzystywane do celów edukacyjnych aktualnie, więc... A no, działa to jakoś? Tak, działa. Ja nawet tam byłem. Z tego co wiem, nawet są jakieś dalsze kolejne plany, które będą tam się dziać, ale no te edukacyjne, czasami jakieś tam prezentacje są. Byłem tam, miałem okazję być... dowiedzieć się więcej ciekawostek o metrze. A co ciekawego znajduje się na stacji Dworzec Gdański? Najbardziej taka huczna i podejmowana dyskusja na Dworcu Gdańskim to... A nie wiem, powiedz mi. Mi się wydaje, że ten tunel, który jest wąski i tam też się tworzą no tak. Kolejki do wejścia do metra. Powiem tak, pomimo tego, że to jest stacja zrobiona najlepiej, jeżeli chodzi o połączenie kolejowe, metro, kolej, to jest bezpośrednie. Nie mamy drugiej takiej stacji metra i stacji kolejowych, które są połączone i to jest jeszcze w miarę teraz przez przebudowę średnicy i zachodniej główna stacja kolejowa w Warszawie, więc to jest po prostu perfekcyjnie zrobione. Dlaczego jest główna, powiedzmy? Chyba tutaj chodzi o to, że mniej pociągów jedzie przez Warszawę Zachodnią i mniej pociągów jeżdża na linię średnicową, czyli na Warszawę Centralną. Czyli o to chodzi. Przeniósł się ten środek ciężkości na Dworzec Gdański. Tak, i też już na stały ruch się przeniósł jadący właśnie z Legionowa w kierunku lotniska Chopina, czy w kierunku Piaseczna. Więc to też jest tam takie ruchy, które się zmieniły, bo teraz większy jest ruch na linii obwodowej i linia obwodowa jest po prostu hitem, jeżeli chodzi o nowe stacje. Pierwotnie na tych przystankach kolejowych mało kto korzystał, teraz po wprowadzeniu tego nowego ruchu i całkowicie przybudowy po prostu ludzie uwielbiają to. Ja się nie dziwię, bo na przykład na Powązki jest to świetny dojazd, najlepszy tam te okolice. Ale wracając do Warszawy Gdańskiej. Gdańskiej, tak. Gdańska, czemu jest wspaniała, specjalna? Po pierwsze, stację metra wybudowano tam najpierw. Ona już jest sama jako jedyna stacja metra pod kątem, w sensie, że pociągi jakby tam spuścić z hamulca, to one by trochę zjeżdżały w dół. To jest też taka ciekawostka. To jest jedyna stacja metra, która nie jest równo płaska, tylko tam faktycznie pociągi są trochę, peron jest trochę pochylony. Natomiast co ważne, to jest to, że po prostu wyjeżdżamy na górę, mamy wyjścia bezpośrednio na wszystkie przystanki tramwajowe i autobusowe. Możemy wyjść na wiadukty, na przystanki tramwajowe i autobusowe i mamy później dalej korytarz, który był wybudowany podczas przebudowy samej stacji kolejowej do wszystkich peronów, czyli wyjdziemy na peron drugi, trzeci, czwarty, no i teraz i to właśnie na mowa piąty. O tym korytarzu. Czy wiesz, tak, czy są jakieś plany wobec tego, aby został poszerzony, bo tam naprawdę jest wielki tłok, szczególnie w godzinach szczytu.
Tak, tam jest duży tłok, tam po pierwsze są jeszcze lokale handlowe, więc to jeszcze powiększa ten ruch, który tam jest. Tak, i czyli jest w tym tłumie możecie sobie wejść coś kupić i potem wyjść i znowu iść tym nurtem. Tak, dokładnie. To po pierwsze, do lokali handlowych, na perony, no i jeszcze nie wolno zapomnieć o tym, że tam po prostu ludzie wychodzą z metra i idą na Żoliborz, bo to jest jedyne wyjście, żeby przedostać się ze stacji metra na Żoliborz, więc to jest ciekawe. Czy jest coś planowane? Tak, ma być wybudowany drugi tunel, który będzie się łączyć dokładnie w tym samym miejscu, gdzie aktualnie jest połączenie z dworcem. Czy będzie opłacało się nim iść? Wiesz coś na ten temat? Żeby nie stać w tym korku, tak, że... to tak. Drugi tunel będzie co trochę dalej. On będzie się łączyć w przyszłości z nowym dworcem, który kiedyś może powstanie. Natomiast no będzie... Raczej nie spodziewam się, żeby był dużo szerszy, ale po prostu będą dwa, które będą zabierać ludzi i potoki pasażerów z wszystkich peronów. Z drugiego, trzeciego, czwartego i bezpośrednio z piątego. Bo na piąty aktualnie trzeba wyjść przez przejście, przez drogę. Jedyny aspekt ciekawostkowy, jak już mówimy o ciekawostkach, to jest stacja właśnie Warszawa-Gdańska. Zwróćcie uwagę, że jak wyjdziecie na powierzchnię, to ten parking, który się znajduje obok samego dworca, macie obok siebie dwie windy. Jedna jest winda zarządzana przez metro, druga jest przez kolej, bo obydwie powstały w ramach innych inwestycji, pomimo tego, że de facto jedna, czyli kolejowa, nie ma zupełnie sensu. I ciekawostka najlepsza. Przejście podziemne pod peronami Warszawy Gdańskiej w teorii jest zarządzane przez Zarząd Transportu Miejskiego, a nie przez kolej. I to można zobaczyć jeszcze na ścianach, bo tam są stare projekty, stare mapki, te schematy, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jak była cała jedynka wybudowana, te takie pomarańczowe, zielone, gdzie miałeś metro i taki właśnie tam schemacik jest. Według mnie to jest perełka, która się zachowała w tym miejscu. Taki smaczek, taki kąsek. Tak, taki smaczek, który się znajdzie, można zobaczyć takie... Kiedyś to było. A odnośnie jeszcze peronu pierwszego, czy on tam istnieje? Nie istnieje, już kiedyś chyba o tym mówiliśmy. Jak kiedyś pójdę faktycznie z nożem i spróbuję go odkopać, to powiem ci, bo jakby raz tam to poszedłem... To wtedy się dowiemy. Ja tam poszedłem, próbowałem go odkopać, ale już była taka trochę późna jesień i nic mi się nie udało odkopać, ale coś tam chyba jeszcze jest. O Białołęce. Przechodzimy teraz na Białołękę. Na stację metra. Na Białołęka. Tak, oczywiście. Oczywiście jeszcze nie, ale chciałem powiedzieć, że na Białołęce dużo osób mówi o Białołęce, że jest to najgorzej skomunikowana dzielnica i chciałbym porozmawiać o metrze Młociny. Słyszałeś kiedyś o Wawrze? O Wesołej? No, takie słyszałem, oczywiście też słyszałem, ale mówię tam takie bliżej, że tak powiem. No metra. Wiem, o co ci chodzi. I oczywiście chciałem powiedzieć o metrze Młociny, dlatego, że ludzie jadą na metro Młociny, żeby dostać się na Białołękę. A czyli do dwójki. Tak, czyli właśnie po wyjściu z metra udają się wszyscy jak jedna fala do jednego biednego tramwaju numer 2 i tym sposobem rozjeżdżają się do domu. Nie jest taki biedny, jeździ co dwie minuty, jak sama na to wskazuje w godzinach szczytu. Oczywiście, nawet co dwie minuty częściej. Powiedzmy o tym, że stacja jest prosta tutaj, bo też nie ma nie wiadomo jakich labiryntów, nawet w ogóle nie ma labiryntów, jedno pierwotnie wyjście, miała drugie wyjście. Tak? Tak, bo zwróć uwagę, że teraz aktualnie jak wyjdziesz ze stacji, znaczy wyjścia są dwa, na całym odcinku bilańskim masz dwa wyjścia, na jednym końcu i na drugim końcu stacji, no bo tak zostały budowane, one są strasznie płytkie. Natomiast zwróć uwagę, że perony tam są na poziomie minus jeden, tam nie ma poziomu minus dwa, perony są na minus jeden, więc nie ma żadnej hali odpraw, ona się znajduje na poziomie terenu. Ale już wracając do samego wyjścia, jak wejdziemy na ten węzeł przesiadkowy, który jest najlepiej zrobionym węzłem przesiadkowym według mnie w Warszawie, jeżeli chodzi o połączenie metra i komunikacji miejskiej, no to tutaj mamy po prostu ten bajer, że wychodzimy. No i mamy wyjście na prawo do tramwajów, na lewo do autobusów. Natomiast planowane to było, że ulica, która się ciągnie wzdłuż metra, będzie jechać dalej na Hutę, bo Huta miała być do wyburzenia wtedy. I w związku z tym, że były plany na wyburzenie Huty i przejęcie tego, tam wiecie, jakieś nowe osiedla i tak dalej, deweloperka, to było już planowane i ta stacja metra została wybudowana pod to, że Huty nie będzie. Więc cały ten węzeł, cały ten łącznik, który się znajduje na poziomie plus jeden, był po to, żeby ludzie wychodzą z metra, idą na wprost, wchodzą schodami na górę i przechodzą tym przejściem górą, albo w prawo do tramwajów, albo w lewo do autobusów i wtedy to dużo lepiej by funkcjonowało, bo byłby przystanek osobny z tramwajów do wysiadania, osobny do wsiadania, natomiast na autobusach byłyby po prostu perony odjazdowe, ale byłoby osobne przystanki tramwajowe do wysiadania i wsiadania. Aktualnie no powiedzmy nie funkcjonuje, bo są tam dwa perony, ale one nie są w ten sposób zrealizowane i funkcjonowane. Tak, tam czasami trzeba chodzić po torach i po tym torowisku, żeby się dostać na te perony tramwajowe, które tak, są. Tak, no to była pierwszy, to był taki pierwszy pomysł, żeby zrobić dwa przystanki tramwajowe dla wysiadających osób, po prostu, że są dwa obok siebie, żeby lepiej ten ruch rozładować. No niestety, w związku z tym, że nie zostało to docelowo tak przebudowane i tej ulicy nie powstała, no to przejście jest w poziomie szyn,
No i po prostu to zupełnie inaczej działa. To ja powiem tak, jeżeli wysiądziecie z tej założenia stacji metra, były inne, a działa inaczej. Możecie wejść do tramwaju i jest to dość proste. Do autobusu, ponieważ tam też jest taka wielka zajezdnia pod zadaszeniem, wiele autobusów stamtąd odjeżdża. Jest również parkuj i jedź i co ciekawe, na tym parkuj i jedź największy. Nie trzeba mieć karty miejskiej, co się zdziwiłem, chyba że teraz się coś zmieniło od miesiąca. Jak powiemy, to zaraz nie trzeba. Możliwe, ale było coś takiego, że jak pierwszy raz korzystałem z tego parkingu, to nie wiedziałem, czy muszę mieć tą kartę miejską, czy nie. I przyjechałem, po prostu otworzył się szlaban, jak wyjeżdżałem, się zamknął i na razie tak to funkcjonuje, co jest może już odmienne gdzieś... niż na stacji Marymount. Może ewentualnie gdzieś już tam masz zakodowane, że ty masz tą kartę miejską. Nie? Ale nie, bo właśnie ani nie pokazywałem, ani nic, więc tak naprawdę no ten ciekawe, system ani nie ma, żeby gdzieś przyłożyć. Zobaczyli Jakub Sykut, ciekawe, mnie to bardzo, proszę państwa, ciekawi. I to jest też najlepiej połączone P plus R ze stacją metra, bo jest bezpośrednio wyjście, właśnie tym łącznikiem się przechodzi górą i bezpośrednio się wchodzi do tego parkingu, który jest wielopoziomowy, no i tam tych metrów łociny to jest kilka tych parkingów, tak? Tak. Jest jeszcze jeden taki, to jest akurat fajne rozwiązanie, że gdy wjeżdżamy z mostu, tą główną trasą, wjeżdżamy od razu sobie na parking, parkujemy i idziemy do metra. Jest co mostu prawda trochę, Kili. Tak, trochę więcej do przejścia, ale też spoko opcja, bo jest jak bezpośredni nie wjazd, nie trzeba wjeżdżać w ogóle z jakiegokolwiek skrzyżowania. Ja tylko ci powiem, że to jest parking tymczasowy, bo dalej tam mają być wbudowane wiadukty w kierunku trasy S7, która jest aktualnie projektowana, a następnie będzie to wszystko połączone z tym, że ten łącznik tam właśnie trasy Mostu Północnego, no miasto robi, projektuje. Tak, na razie nie wygląda ten parking tymczasowy, jakby był tymczasowy, ale dobrze, wyczerpaliśmy wszystkie stacje. To były według mnie takie popularniejsze stacje, najbardziej trochę ikoniczne, to że jakby ktoś przyjechał, jeszcze to powiem, że jakby ktoś przyjechał do mnie i powiedział, dobra, zaprowadź mnie, opowiedz mi trochę o tych stacjach najbardziej ikonicznych, najciekawszych, może nie najciekawszych, ale najpopularniejszych w Warszawie, możecie im puścić ten podcast i będą wszystko wiedzieć. To ja powiem jeszcze osobiście. Z moich ulubionych stacji to jest oczywiście Plac Wilsona, jeżeli chodzi o sufit, zacisze, jeżeli chodzi o to, że jak wyjedziemy schodami ruchomymi, to wyjeżdżamy, jest cisza na powierzchni. Jest oczywiście stacja metra Bemowo, gdzie są niesamowite potoki. Tak samo jest Rondo Daszyńskiego, gdzie są mnóstwo ludzi, Kondratowicza, no i oczywiście Trocka, gdzie wszyscy jadą do Mareczek. Dla mnie ulubiona taka stacja moja, jeśli chodzi o wizualne aspekty. No i oczywiście Wilanowska aspekty. Na drugim końcu, tak? Tak, o wizualne aspekty, to bardzo podoba mi się stacja Stadion Narodowy. Jest taka zielonkawa. No i jest przestrzenna, jak żadna inna. To tak, no to oczywiście jeszcze Stadion Narodowy, znaczy każda stacja jest zawsze wyjątkowa w swoim aspekcie. Nawet te odcinki, które są na Mokotowie, mają inny układ lamp, który możecie tam zobaczyć. Więc tam się dla dużo wnikliwych. Zmienia. Dla wnikliwych, no i oczywiście, żeby nie było, że zapomniałem, oczywiście bardzo lubimy też stacji metra Politechnika, bo tam jest zawsze najwięcej ludzi. Metro Politechnika za nami, teraz przechodzimy już do ostatniego wątku, takiego luźniejszego, ale jestem ciekaw, Avizo, chciałbym porozmawiać o stresie. Czy miałeś jakąś sytuację stresową ostatnio, która cię tak zestresowała, ale finalnie okazało się, że wszystko wyszło dobrze, bo ja miałem, dam ci chwilę na namyślenie, dobra. Ja miałem taką sytuację, kiedy była śnieżyca w Warszawie, chyba to był poniedziałek i chyba tak mi się wydaje, ten co był teraz, była burza śnieżna i właśnie miałem o 18 wyjechać. Wyjechałem o 18 i odcinek, który przejeżdżam 6 minut normalnie, jechałem 30. I no ajaj, było to dla mnie stresujące, bo hamuję, to auto jedzie dalej, no więc nie, oczywiście zwalniam. Tak, naprawdę masakra, pasów nie widać, totalny śnieg, jeszcze te wielkie maszyny, te, jak to się nazywa, co śnieg odśnieża, te odśnieżarki jeszcze nie jechały. Pługi. I jeszcze ich nie było, więc zostawiłem auto przy tramwaju i tu się okazało, że tramwaje są jednak najlepsze, bo tramwaj jechał szybko, tak, jakby śniegu nie było. W ostatnich dniach faktycznie trzeba przyznać, że komunikacja szynowa pokazuje, czemu jest dużo lepsza niż wszystkie pozostałe środki transportu. Ja wiem, zima zaskoczyła kolejarzy, ale tramwaje warszawskie naprawdę działają sprawnie. Przynajmniej ja nie słyszałem nic na ten temat, żeby było coś nie tak przez tą akcję. Tak, poza tym wsiadasz w metro i nic się nie obchodzi, dojeżdżasz na miejsce. A no tak, to chyba, że bagaż. To była moja sytuacja stresowa w ostatnich dniach. Jaką ty miałeś taką sytuację? Może jakąś podobną, może jakąś inną. I zupełnie inne. Powiem ci tak, dwie. Jedną miałem dzisiaj, bardzo stresującą, jeżeli chodzi o moje życie osobiste i prywatne, ale to może nie będę zagłębiać się. Osobiste i prywatne, ciekawe. Tak, osobiste. Lubię takie tematy. Ja wiem, że lubisz takie tematy. No, powiem to tak. No, ciekawie. Powiem to tak. Inaczej. Teraz mnie zaciekawiłeś, o co chodzi. Ty wiesz przecież. No wiem, wiem. To ja ci zadam takie pytanie. Jeżeli nie chcesz, nie musisz na nie odpowiadać. Czy się udało?
Tak, udało się. Dobrze, także... Możecie się domyślać, o co chodzi. To była jedna z sytuacji. A druga sytuacja to jest, zawsze mnie stresuje, kiedy muszę wycenić swoją pracę w tematyce albo w jakichś działaniach, których nigdy nie musiałem wyceniać. I tak ostatnio musiałem wycenić swoje zdjęcia z inwestycji. Zdjęcia z drona, rozumiem. Tak, zajęło mi to 4 godziny. I w jaki sposób się wycenia taką swoją twórczość? No ja osobiście musiałem po prostu... Mam trochę kontaktów, trochę żyję na tym świecie, więc przedzwoniłem już na kontakty. Różne osoby tutaj robią tego typu podobne rzeczy. Zazwyczaj nikt nie robi tego samego. No ale próbowałem znaleźć opinie w internecie. Nawet ChatGPT wykorzystywałem. Rozeznałeś się w cenie. Musiałem rozeznać cały teren, a później zrobić tak, żeby jednak odpisali na mojego maila z powrotnie i to jest problem. Znaczy, gdybym robił to na żywo, te spotkania, o wiele bardziej wolałbym na żywo spotkać się i mieć już jakieś założenia, niż przyjść, niż wysłać maila, bo jak wyślesz maila, to po prostu możesz dostać, albo nie dostać odpowiedzi, a po prostu dostać odmowę, a tak jak widzisz grymas, to możesz coś jeszcze kombinować, czatować sytuację, a tak to już... Tak, rozmowa na żywo daje tą polemikę zawsze. Tak, można jeszcze lepiej to jest negocjować, to jest zupełnie inna bajka. Czyli to była ta twoja sytuacja stresowa, ale to też rozumiem, bo to już wchodzą grube pieniądze na pewno w grę, grube inwestycje i na pewno mnóstwo pracy. To mnie kosztowało bardzo dużo czasu, bym powiedział, i stresu, bo przygotowałem się do tego dosyć długo, ale jednak ta prywatna chyba była o wiele bardziej, bo nad tym siedziałem od dosyć kilku miesięcy, więc no. A my od kilku miesięcy zapraszamy was na Spotify'a, żeby słuchać naszego podcastu. Podcast właśnie o tym. Ze mną był oczywiście Avizonosz. I ze mną jak zawsze Jakub Sykut. Cześć. Cześć.